im opowiesz później. Dobrze. Opowiadaj, opowiadaj, bo Niuniu się bardzo niecierpliwi. No więc zaczynam moją opowieść. Dawno, dawno temu żył sobie wielki czarodziej Wschodu, najbogatszy na świecie. Mieszkał we wspaniałym latającym zamku, który szybował wysoko w przestworzu. Tych wszystkich swoich pieniędzy czarodziej ani nie dostał od nikogo w spadku, ani tym bardziej sami sobie nie wyczarował. Nie? Oczywiście, że nie. Przecież to nie był taki tam zwykły czarodziej, jaśnie pani. To był nadzwyczajny czarodziej, moi drodzy. Nadzwyczajny? I to jak? Piękny, młody, a przy tym bardzo pracowity. Bo na ten cały swój wielki majątek sam zarobił ciężką pracę. A że do tego jeszcze był oszczędny, mógł podróżować po całym świecie na swoim latającym rumaku. I kiedy młody czarodziej zwiedził prawie wszystkie kraje na świecie, pewnego dnia przyleciał do Turcji. O, do Turcji! To tutaj! Dokładnie tutaj! I to właśnie tutaj młody czarodziej poznał przepiękną, młodą księżniczkę, w której zakochał się w pierwszego wejrzenia. Więc zapytał od razu, czy nie zostałaby jego żoną. I co, zgodziła się? Zgodziła się? Nie. Zgodziła się, moi drodzy! Oczywiście! Więc wzięli szybko wspaniały ślub i żyli długo i szczęśliwie. Koniec! To za fantastyczna, cudowna bajka! Naprawdę? Niuniusiowi tak.